dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Jak dawniej żyły dzieci. Jak dawniej żyły dzieci jest to opowieść o różnorodnych kulturach, historiach, sposobie organizacji małych i większych społeczności. Poznajemy tutaj zarówno kultury paleoliczne, wchodzimy do jaskiń, jak i też do miast, zaglądamy do piramid. Możemy zobaczyć, w jaki sposób organizowano miasto portowe, jak wyglądało przemierzanie różnorodnych nizin, ale także zaglądamy do skarbców, dowiadujemy się, jak wyglądały spiżarnie i podróże, bo wikingowie też nas zabiorą w różnorodne podróże. Cała lektura bardzo ciekawa, bardzo przystępna i bardzo kolorowa. Mamy tutaj naprawdę niesamowicie dużo różnorodnych ilustracji. Są to bardzo kolorowe, przyciągające wzrok dzieci ilustracje. Każda strona właśnie wygląda tak pięknie i kolorowo. Jest niewielką ilością informacji i dzięki temu dzieci, nawet przedszkolaki, będą zainteresowane tą lekturą. Dziecko będzie sobie oglądało ilustracje, rodzic czytał. Świetna lektura pokazująca to, jak bardzo różnorodne są kultury, uświadamiająca, w jaki sposób przebiegały różnorodne postępy, w jaki sposób człowiek dążył do współczesności. Polecam i do zobaczenia.